Cześć, witajcie. Jadę właśnie na Siemień, tam na te pole po rzepaczysku, bo tam Dawid ora pod kukurydzę. Postanowiłem, że jeszcze 3 hektary 30 arów przeznaczę pod lucernę, bo akurat nasion chyba tyle powinno wystarczyć. A no, produkcja zbóż u mnie nie jest zbytnio opłacalna, tak więc wolałbym przeznaczyć to na uprawę wieloletnią, gdzie jest większa dopłata. A doszło mi w tym roku jeszcze 3 hektary pola, tak więc to się mniej więcej wyrówna, jeśli chodzi o powierzchnię zbóż. Także nie powinno być problemów. Znaczy, może i problemy będą. Wychodzi jakieś 20, około 20 hektarów będę miał pod zboża chyba w tym roku, z czego 11 to owies i 13 hektarów lucerny i 18, nie, tak, i koło 20 nawet pod kukurydzę zostawiam. Chyba, że nie 20, a 13, ale to jeszcze zobaczę, bo tam brzeźnica nadzieja mam od kukurydza, jeśli nie, no to samą nadzieję. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Cóż więcej, no jedziemy zobaczyć, jak tam pług ustawiony jest, pomogę tam trochę poustawiać po swojemu. Rzepaczysko może trochę przywcześnie orane, nie zdążyło odbić rzepak, ale no trudno, po prostu to pole jest idealne pod zasiew lucerny z tego względu, że powierzchniowo zgadzałoby się z ilością nasion, jest w niedalekiej odległości od domu. No i pH jest uregulowane, bo to jedna z pierwszych moich działek, pH 7. Po rzepaku poszło dwie beczki chyba po fermentu pod kukurydzę. Pod talerzówkę, przepraszam. Po ściernisku, tak więc to będzie całe nawożenie pod korzeniem. Później dopiero będę coś już po głównie dodawał, ale po fermentu na lucernę lał nie będę, dlatego że wypala po prostu lucernę. Chyba, że może na jesień już na ostatnim pokosie spróbować, ale też nie wiem, wątpię. Dobra, jedziemy zobaczyć, jak to wygląda w tej orce. Jesteśmy już na polu. Zaraz zobaczymy, jak to idzie, ale już widzę, że trochę będzie trzeba tutaj przystawić. Delikatnie. Rzepak zaczął wschodzić. Tak jak widać, no i niestety już go będziemy musieli zaorać. Wilgoć jest, dzisiaj będzie siew od razu po orce, czyli zaoramy, odczepiamy pług i od razu siew. Tego samego dnia głębokość jest wystarczająca, czyli może nawet nic nie trzeba przestawiać. Zaraz zobaczymy, jak to idzie. Kurde, szkoda, że ten rzepak nie mógł bardziej odbić, no ale tak. Takie warunki. Dobra, widzę, że jest ok. W miarę. I widzimy się jeszcze dzisiaj z siewnikiem tutaj na tym polu. Widzę, że wszystko jest tam mniej więcej ok. Pole jest takie ciężkie do orki, bo placek bez jakichś tam stałych miedzy prostokątnych, tylko rozlany kleks. No, takie się ciężko ora, ale jest dobrze, odpowiedni bieg, odpowiednia głębokość.
chciałem nawiązać jeszcze do tego żyta mojego, bo tak nie liczyłem w 100% dokładnie. Pogłównie wyszło coś około na te 13 hektarów, co mam, miałem, jeszcze to nieskoszone zresztą, powyżej 15 tysięcy koszt. No koszt nieduży, koszt może za mały, ale to też jest w większości, ja tam te pola mam gdzieś około 6-5 hektarów, takie, które są trochę starsze, po około 3 lat. I tam już trochę lepiej to wszystko wyglądało, nawet w plonie, a ta reszta to jest pierwszego roku i drugiego roku, one są jeszcze niedowyprowadzane, te pola. Dlatego też i plon średnio będzie słabszy. Ale wychodzi na to, że praktycznie za te same pieniądze, które poświęciłem na te 13 hektarów na cały sezon, to ja bym za to kupił tyle żyta, co skosiłem, czyli głupiego robotą wykonałem. Można tak powiedzieć, no też trzeba wziąć pod uwagę, że nie da się jednego roku wyprowadzić pola tak, że ono będzie plonować na zadowalającym poziomie. No po prostu zaczynając gospodarstwo od zera, nabierając takie, a nie inne grunty, trzeba się liczyć z tym, że to jest inwestycja na kilka lat jeszcze, które pieniądze trzeba pchać. I albo sobie dać spokój od razu, nie powiększać gospodarstwa, tylko kupować zboże, albo pomału te pola doprowadzać, no taka jest prawda. I że po prostu nie da się w jeden rok wziąć 10 hektarów i już liczyć na to, że będzie 5-6 ton z hektara. Te pola trzeba powyprowadzać, wywapnować, doprowadzić pH, doprowadzić zasobność, próchnicę. Także to trwa latami. No i ja postanowiłem po prostu te pola wyprowadzać pod jałowne kawice i za kilka lat one będą już w lepszej kulturze. W tym roku idzie tam dwa składy wapna, na wiosnę idzie obornik w większej ilości, pójdzie kukurydza. I tak roku co rok będą lepsze, tak jak te pole, które teraz byliśmy, jest już pH 7, już rodził się jęczmień, rodził się rzepak. Także w ten sposób to trwa, w taki sposób to się doprowadza. Ale ja tutaj na części areału sobie zrobię lucernę, na części kukurydzę, troszkę żyta i owsa. Zasieję w tym roku i zrezygnuję z jakiejkolwiek innej uprawy. Owiec mam już kupiony, a żyto będę siał z własnych pól, czyli zmniejszę koszty, tak żeby wyprowadzanie tych pól po prostu kosztowało jak najmniej. No, w tym roku ziarno kosztowało mnie żyta sporo, bo 5 tysięcy to sam zasiew ziarnem. No, do tego dochodzą różne jeszcze inne czynności, które też są pieniądzochłonne. I co? No i tyle na chwilę obecną. Jeszcze spotkamy się oczywiście dzisiaj na tym filmie, bo ja teraz jadę załatwić parę spraw. Jestem z dzieckiem w samochodzie. Będziemy siać lucernę, to też włączę kamerę, zobaczymy jak to tam będzie szło mniej więcej. I działamy dalej z dniem, każdym dniem coś tam do przodu się pcha. No i przystępujemy do siewu. Jak na załączonym obrazku widać, tutaj wilgoci mamy więcej niż na poprzednim polu. Zobaczymy, jakie będą wschody. Jak widać, nie kurzy się tak jak ostatnio.
Przyciężki jest trochę ten zestaw do Zetora, podnosi przód, mimo że jest płyn w oponach. Zetor jest króciutki, kompaktowy. Jeszcze jakby ten siewnik był stawiany wyżej, dalej, a jest wysunięty bardzo daleko od osi. Sama talerzówka waży 1600. Siewnik w tej chwili nie pamiętam, ale też koło tony na pewno. I zasypu teraz jest 100 kilo. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pamiętajcie, pilnujcie plonu i zysku z plonu. Niech plon będzie z nami.